Dawid, witamy w Koronie. Ostatni transfer w tym okienku, letnim okienku transferowym. Taki trochę transfer last minute. Spodziewałeś się, że zmienisz jeszcze klub przed jesienią? Szczerze mówiąc, to nie spodziewałem się, bo, bo tak naprawdę wszystko wydarzyło się w ciągu jednego dnia. Gdzieś tam dostałem telefon o zainteresowaniu Korony. Później już była chwila o dogadanie reszty rzeczy dzisiaj jestem tutaj. Podpisałem kontrakt w koronie i z tego się cieszę. To powiedz nam, co przekonało cię do tego, żeby podpisać kontrakt w koronie? No myślę, że korona to jest klub, który w tym sezonie będzie walczyć o najwyższe cele. I to był główny powód, dlaczego tutaj jestem. Dobrze rozpocząłeś ten sezon w Sandecji. trzy bramki, jedna asysta. Mam nadzieję, że nie planujesz się zatrzymywać? Nie, nie zatrzymuję się. Mam nadzieję, że już w najbliższym meczu uda mi się zadebiutować. Mam nadzieję, że te statystyki jeszcze pójdą w górę i, i będzie tylko lepiej. Masz tutaj dwóch kolegów w szatni, jednego z Pogoni, drugiego z Sandecji. Miałeś okazję już z nimi trochę porozmawiać o tym, jak wygląda nasza szatnia, nasza drużyna? Tak, rozmawiałem, rozmawiałem ze znajomymi, którzy tutaj byli, którzy tutaj są, więc kilka informacji na pewno musiałem się dowiedzieć, jak tutaj wszystko wygląda. Same pozytywy słyszałem, więc myślę, że nie było kwestii takiej, że, że nie będę chciał tutaj przyjść z jakiegoś złego powodu. Jesteś ofensywnym zawodnikiem, trochę pomoc, trochę atak. Gdzie się czujesz najlepiej na boisku? No myślę, że na pewno gdzieś ten bok pomocy. Jestem piłkarzem dosyć dynamicznym i, i potrzebuję przestrzeni do tego, żeby pokazać swoje umiejętności, więc na pewno prawa lewa pomocy mi najbardziej służy. Dziękuję i powodzenia. Dziękuję bardzo.